Dzień dobry z naszej włocławskiej miejscówki. Słuchajcie, pokażę wam, bo takich cyrków to dawno nie widzieliście. Tak śpimy. Ponieważ babci mieszkanie jest malutkie, całe mieszkanie, no w ogóle nie jest aż takie malutkie, ale sypialnia, słuchajcie, jest bardzo wąska. I tutaj uprzywilejowany mężczyzna mój śpi sobie jak hrabia na takim pięknym, pięknie pościelonym łóżku. Zobaczcie w ogóle, jaką babcia kupiła piękną pościel. Ona jest, to nie jest białe, w ogóle jakoś tak mam chyba brudny obiektyw, ale to zaraz będę czyścić. Zobaczcie, ona jest w ogóle jakaś taka delikatnie fioletowa. I od góry zaczynają się takie kwiatuszki, o. A im dalej w długość tej pościeli, to te kwiatuszki są coraz większe. No i od spodu mają coś takiego. No kolor w ogóle to nie oddany jest, bo to jest piękny fiolet. I do tego jest dokładnie takie samo prześcieradło. No cudownie, prawda? No więc hrabia śpi tak. A zobaczcie. A żona hrabiego śpi wciśnięta pod szafę na podłodze, ponieważ to jest bardzo wąziutkie łóżko, nie jesteśmy się absolutnie w stanie na nim wyspać razem. Dziewczyny, czyli babcia z gabcią, śpią w dużym pokoju na rozkładanym łóżku, a myśmy próbowali spać na tym małym razem, ale się nie da, więc ja generalnie śpię sobie na równie pięknej pościeli, słuchajcie, ale na podłodze, na podłodze. I powiem wam, że śpi mi się rewelacyjnie, czuję się jakbym była na wakacjach, no bo notabene jestem na wakacjach. Jest w ogóle zarąbiście. Tu oczywiście cały melanż Gabryśki, bo tu jest jej ogromna walizka, którą zaraz będziemy zwijać i wynosić. Ale no, taka sieńka śpi. A co? Tak wygląda życie w 32 albo 36-metrowej kawalerce. Nie pamiętam już ile to mieszkanie ma metrów. Ale za to zobaczcie. Babcia ma przepiękne książki, ma ich bardzo dużo, przecież wszędzie są poutykane babci książki. Więc najważniejsze rzeczy w mieszkaniu się mieszczą, a my, no to tak, dajemy radę. Wiecie, ja się długo zastanawiałam nad zakupem tych takich bardzo ładnych w różnych sklepach wnętrzarskich typu Homla. A temu zresztą też są takie, wiecie, zestawy toreb, które służą do pakowania rzeczy w walizki, takie, żeby wszystko było ładnie. I od czasu, kiedy przyszło nam już kilka tych toreb właśnie z temu, w których są pakowane rzeczy, które przychodzą. Słuchajcie, ja je wszystkie wyczyściłam i one nam służą teraz właśnie jako takie etui na rzeczy, które przewozimy w walizkach, czy naszych, czy gaby. I to się świetnie sprawdza. To jest taki w ogóle dziwny plastik. Taki bardzo miękki, ale bardzo gruby i to się świetnie naprawdę sprawdza. I teraz wszystkie rzeczy do walizki ja pakuję zestawami i każdy zestaw pakuję w taką torbę, która ma właśnie zasuwak. To nigdy się, no reklamówki już trzeba by było wiązać, tak? Te torby, które można kupić właśnie te w zestawach, one też mają zasuwaki. One są ładniejsze, oczywiście są w różnych ciekawych kolorach, ale skoro te torby i tak przychodzą i szkoda tego plastiku, to ja je wykorzystuję właśnie do przewożenia rzeczy i trzymam w nich różne rzeczy w domu, które sobie w pewien sposób segreguję. Także bardzo polecam te torby z temu, jeżeli w ogóle zamawiacie coś takiego i przychodzi wam w takich torbach, to jest naprawdę świetny sposób na wykorzystanie do organizacji rzeczy w domu. Bardzo serdecznie polecam, bo to się nie marnuje i naprawdę to jest dobra jakość. Jeżeli, no wiecie, no to jest plastik, ale to jest naprawdę dobra jakość i to się świetnie wykorzystuje do organizacji rzeczy w domu. Chcę wam pokazać dzisiaj, zrobiłyśmy Gabię, znaczy ja zrobiłam, mamusia zrobiła Gabryś piękny makijaż, pokaż się skarbeńku, albo pokaż w okularach, bo to jest makijaż, który dobrze wygląda w okularach, zobaczcie. Pierwszy raz dała mi się pomalować tak naprawdę, ale to praktycznie jest tylko makijaż oka. Malowałaś mnie jeszcze kiedyś, tak, dwa lata temu. To dawno temu, a teraz zobaczcie, zdejmij okulary. Pokaż oczko. Strasznie tu jest ciemno, wiecie, ale wstawiłam zdjęcie na Instagram w takim naturalnym świetle, także jak ktoś ma ochotę, to spójrzcie. No, ja jestem mocno zadowolona.
Jest bardzo ładne, delikatne, rozdymione oko, a zupełnie inna córka mi się tu pojawiła. Po prostu ślicznie, ślicznie. Dajcie znać, jak Wam się podoba Gabriela w makijażu. Takim delikatnym, dla 20-latki wydaje mi się, że ślicznie. A rzęsy malowała sobie sama. Dlatego takie nierówne. Nie, są bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dajcie kciuka w górę dla Gabryśki i jej pierwszego pięknego makijażu. Powiedziała, że będzie rano wychodzić z psem, żebym ją miała czas pomalować. Słuchajcie, trzymam za słowo. Jesteśmy w starej dzielnicy Włocławka. Czy w Śródmieściu właściwie, nie wiem, czy to jest stare. Idziemy do restauracji, takiej będziemy jedli obiadek na morzu. Restauracja nazywa się Saska. Już nieraz Wam pokazywaliśmy tę restaurację. Właśnie zakątek kwiatów. Sztucznych, to prawda, urocze. My idziemy, proszę Wam, w ogóle, jaką babcia ma piękną kieckę. Ja jestem tak dumna z mojej mamy, że tak się pięknie ubiera, że w tym wieku, w którym jest, nasza babcia ma 73 lata. W tym cudownym wieku jest piękną, starszą panią, na którą uwielbiam patrzeć za każdym razem. Na jej uśmiech, na jej radość życia. Jest cudowną osobą. A dzisiaj ma tak piękną, fioletową sukieneczkę w stylu baby doll. Piękną, fioletową sukienkę, haftowaną całą haftem angielskim. Teraz Wam ją pokażę. Jest cudowna. Prawdopodobnie dlatego tak pięknie wygląda w tej sukience, bo ma piękny uśmiech, ma taki spokój na twarzy i właściwie dopasuje jej wszystko. Moja mama. Zobaczcie, jakie pyszne czekadełko dostaliśmy. Tutaj jest taka podpiekana bułeczka z... Zobacz, tutaj wolno z psami chodzić. Wszędzie teraz wolno praktycznie z tym, z walczykiem i z ogóreczkiem kiszonym. I takie pyszne, że Gaba już mi podżarła tutaj z ręki. Proszę uprzejmie, oddaję. Smakuje? Nie. Żryj. Ja nie lubię smaku. Bo matka Polka powie znowu, że poskromienie z głośnicy jest potrzebne. O, jak chrupiłaś. Wiesz, się jedz. Nie krępuj się. Spójrzcie, kochani, co w tej chwili znajduje się. Dzień dobry. Nie pobieram opłat od turystów. A wie pan, że to był mój sklep. Do spożywania, tak? Tak, do jedzenia, tak, to było fajne z ruchu użytkowy i dekoracyjny. No ale nie wiedzieliśmy, jak to nazwać, bo mówię, musimy to połączyć z miodem, z pszczołami. Nie? No bo miod miał to są pszczoły. My mamy pasieki i tak dalej. I żona wymyśliła, mówi, ty, no słodki fajans niech będzie, nie? No i został ten słodki fajans, nie? Trafia się to hasło, które tutaj jest, no to ja wymyśliłem. Mówię, no coś musi być, nie? I mówię, wymyśliłem to, napisałem, nie? No i tam wrócę takie, wyszło fajne, nie? Takie dające do myślenia i praktycznie. Poza tym dużo, dużo malarek się przywija. Naprawdę sceny nieraz takie... wręcz wzruszające, nie? No bo ktoś szuka babci, cioci, ja tu mam prawie 200 nazwisk spisanych i ktoś mówi, kurde, znalazł, nie? I przedwczoraj była taka sytuacja. Facet dzwoni do swojej babci, siostry, do Stargardu Szczecińskiego, mówi, babcia, mówi, znalazłem, kurczę, twoje nazwisko na jednym produkcie, nie? Na jednej jakiejś deseczce, no, także no, są takie historie ciekawe, nie? Takie słonia wracają, nie? Akurat wybrałaś deseczkę o moim ulubionym zestawieniu kolorystycznym. Kobalt z zielenią to jest coś co ja uwielbiam. Nie? Mamy w domu. To jest kobalt z zielenią. Jeszcze Pani nie robi. O, jesteśmy tutaj, nie? No.
pytani, gdzie jesteśmy. Słodki Fajans, czyli coś powiązanego z pszczołami, z miodem. Nowe miejsce na mapie Włocławka, uruchomione 8 marca 2024 roku. Co tutaj mamy? Jak widać na załączonym obrazku, tylko wyłącznie stary fajans, czyli coś, co było produkowane do 1991 roku. Nie mamy tutaj nic nowego. Najstarsze eksponaty, lata międzywojenne, stare fabryki Czamańskiego, fabryk żydowskich. Więc będziecie tu w Włocławku, zajrzyjcie tutaj. Możecie usiąść na fajnych, fajansowych schodach, zrobić sobie fotkę. Miejsce otwarte jest dla mieszkańców Włocławka, okolic, ale przede wszystkim dla turystów. Sobota, niedziela od 11 do 17. Także jeśli będziecie tutaj w okolicy Starego Rynku, ulica 3 Maja 1, Narożna Kamienica, także zapraszam serdecznie.